Witam ludzi z Kazarka z bliska, kapitan Afy tutaj. Dzisiaj mamy nowe urządzonko. W końcu, prawie rok czasu oczekiwania, ale w końcu dotarło. I jest to Thinkti PMS G1, czyli do TPMS-ów, czujników ciśnienia w kołach. Nie będę wam tutaj... Dzisiaj zrobimy tylko takie rozpakowanie. Pokażemy, co żeśmy dostali w pakiecie. Długo żeśmy oczekiwali, dostaliśmy ekstra gadżeta. Tak więc pokażę wam, co jest w pudełku, czego się spodziewać. I następne wideo będzie wtorek, środa i przedstawimy, jak to działa. No nie, no, co możemy się potem spodziewać. Ja to poładuję w domu i tak dalej, jestem teraz po nocnej pracy. I po prostu, no, co możemy się spodziewać w opakowaniu, nie? No dobra, przechodzimy do konkretów. Nie będę tutaj dzisiaj farmazonów strzelał. Weekend jest i tyle. No, takie wprowadzające wideo zrobimy dzisiaj. Przechodzimy do konkretów. Pudełeczko jest tak. Wysuwamy coś takiego. Tutaj mamy, nie będę wam pokazywał, bo tu jest mój kod aktywacyjny. Sitka z kodem aktywacyjnym. Mamy sitkę manuala. Proszę bardzo, tu jest cały manual. No i pokazuje wszystko, co mamy robimy, jak to używać i tak dalej. Jest parę stron i tak dalej. O. Taka instrukcja obsługi. No musimy pierw aktywować to. Według tego ja sobie to na spokojnie w domu zrobię. Aktywuję. O, ostatnia strona. Czy jeszcze jedna pusta strona. I to wszystko, dobra. My się nie lubimy w instrukcję bawić. Dostajemy ładowareczkę taką. Dla nas w Europie to raczej to co możemy. Oczywiście są przejściówki do tego, no nie, bo ta ładowareczka działa tak jak widać. Działa od 100 do 240 V. Wyjściówka 5 V, 2,5 A. Tak jak widać, no tak więc praktycznie każdą inną można używać jak tego, no nie? Do telefonów. Oczywiście mówię już o tych mocniejszych prawdopodobnie. No i mamy tutaj kabel USB na USB-C. No i mamy to urządzonko. Urządzonko wygląda w ten sposób, taki patyk. Jedyny minus tego jest, że nie dostaliśmy żadnego kondona. Znaczy no... pudełeczka czy tam coś, no żeby to przytrzymywać. Chociaż to jest fajne, takie zgrabne. Powiem szczerze, bardziej lepiej się trzyma w ręku. Wygląda takie... no takie, no... jest to takie jakby gumowane. No fajne, fajne, powiem szczerze. Mały monitorek, co nam tu więcej do monitorków potrzeba. Cztery klawisze, startujemy, coś nam tu buczy, nic się nie dzieje, no dobra, no i wyskakuje nam numer seryjny, no i oczywiście trzeba aktywować, no, uruchomić aplikację, bo tutaj widzicie, nic się nie dzieje, ok, też się nic nie dzieje, damy to. No dobra, jeszcze z tym. Ja muszę to poładować wszystko, naładować do fulla w domu i tego. Pokażemy wam tutaj czujniki, sensory. Sensory wyglądają w ten sposób. 315-433 MHz. No dobra. Tak więc w ten sposób to wygląda. No ja się potem aktywuję. Tego na razie nie potrzebuję tego aktywować. Zobaczymy. Poładuję urządzenie, zobaczymy jak to wygląda. Sprawdzimy jak szczytuje urządzenie nasze czujniki, które mamy. I ten. A tutaj mamy rezerwowy w razie coś. Dobrze by było wiedzieć czy działają.
gdzie włożyć. No niestety. No i oczywiście mamy tu urządzenie ThinkDiac Mini. Zrobimy sobie teścik po tym urządzeniu. Czyli po prostu to naładuje, aktywuje i zrobimy teścik, jak szczytuje i tak dalej, ewentualnie może programować, zrobię symulację programowania. Wtorek, środa bodajże, jakoś tak, zazwyczaj jak moje filmiki głównie wychodzą. Tak więc, tak to będzie wyglądać. Zaczynamy weekend, tak więc życzę Wam miłego weekendu. Trzymajcie się, oczywiście lubcie, subskrybujcie. Dzisiaj taki krótki filmik, bo miałem to zrobić praktycznie środę, ja miałem to dostać w środę. No ale widzicie, no tak się wszystko przesunęło. No ale dostałem w końcu, nie? Praktycznie rok czasu czekania. No. Zobaczymy, to oczywiście jako ten Early Backer i ten. Ale powiem Wam, że no, fajnie to wygląda, fajnie, takie gumowa. Można komuś też strzelić w łeb, jak się nie podoba. Przyjdzie klient, będzie marudził, to gada z okna. No, oczywiście to jest żart, żeby nie było, że tu kogoś namawiam, żeby tam klienta pogonić, no nie? No. A wiecie, no jak jakiś ktoś naiwny, to jeszcze może dać, że niby to podbuchał, no nie? Dobra, żarty żartami. Pamiętam, życzę Wam miłego weekendu, pokażę Wam. Zobaczcie, jaki to jest głęboki ten. No rzeczywiście, czy każdym kablem tu wejdziemy, to nie jestem pewien, no ale jest tak głębokie wejście USB-C. No, tak więc... Dobra, do zobaczyska ludziska, no nie? Wtorek, środa, będzie nowy filmik. Wieczorny jak zwykle. Ja muszę to aktywować, wszystko tego. Zobaczyć co i jak. I wtedy Wam zrobię prezentację urządzenia, no nie? Tak więc trzymajcie się, czekajcie. I zobaczymy się wtorek, środa. Tak więc lubcie, subskrybujcie, rozpowszechniajcie, żeby nas było coraz więcej. Oczywiście dalsze testy tych innych tych będą też prowadzone. No nie? Tak więc mówię, jeszcze nam czeka programowanie kluczy w Citroenie, C3 i tak dalej, już tymi innymi urządzeniami. Tak jak zapowiedziałem, ale wszystko po kolei. No, dostaliśmy nowe urządzonko, zrobimy nowe urządzonko, no nie? Potem tutaj jeszcze tego małego, zobaczymy, może tego małego damy jako prezent, żeby nie rozpakowywać. No jeszcze zadecyduję, no, w końcu. Zobaczymy. Jak to się mówi, człowiek pieniędzmi nie kasztani, no nie? Jak coś nowego, to może przetestujemy. To już, nie wiem, zadecydujcie, no, czy testować, czy zostawić potem na jakiś prezencik dla kogoś. Zobaczymy. Piszcie w komentarzach jakby co. Na razie, trzymajcie się tam. Pozdrowienia, miłego weekendu.